Iduś, przyznam, że też odczułam wielką ulgę. Jeśli matka panny młodej bierze się za szykowanie wesela, wszystko na pewno będzie doskonale. Musi. To sprawa honoru domu. Teresa jest widać naprawdę mocną indywidualnością, skoro za jednym pociągnięciem cugli poradziła sobie z twoimi organizacyjnymi zapędami. I to tak taktownie, że w ogóle tego nie odczułaś. A jeszcze się cieszysz. No dobrze, to teraz nowiny. Gaba i Grzegorz przyjechali dopiero dzisiaj, przed kolacją. Romantyczni i rozmarzeni, wciąż się trzymają za rączki. Gaba mówi, że jak zasnęła za Poznaniem, to obudził ją dopiero szum morza. A Grzesiek już miał kupionego szampana i rybę ze smażalni oraz 6 bułek i gruszki. Usiedli na plaży i przede wszystkim wypili toast za nową drogę życia, a pili prosto z butelki, bo Grześ nie zadbał o kubeczki. To też musieli wypić wszystko od razu, żeby się szampan nie wybąbelkował, bo korek wstrzelił się w piasek. A jak już opróżnili butelkę, to mowy nie było o prowadzeniu, więc postanowili przenocować na miejscu. I dobrze im to zrobiło. Są bardzo weseli i pogodni, mają takie miny, jakby byli na wagarach. Grześ wciąż opowiada dowcipy, a Gaba się dużo śmieje i wciąż całuje go w ucho. Już sprawnie rozpakowali bagaże i umieściliśmy je częściowo w pokoju Ani. Była to doskonała okazja, żeby stamtąd wyeksmitować zbuntowaną babi. No, a częściowo w piwnicy. Do czasu, aż Florek skończy przeróbkę pawilonu. Grzegorz będzie mu pomagał, ma jeszcze miesiąc urlopu. Boże drogi, jak to dobrze znów mieszkać z Gabunią. Przyjedź jutro na obiad, nacieszysz się nią i ty. Jakoś tak słoneczniej się zrobiło, nawet rodzice przestali się boczyć na siebie. Chyba im wstyd na sam widok córki pierworodnej. Od razu zaczęli ze sobą rozmawiać. Choć niestety jeszcze skąpo i nie w sposób bezpośredni. Na przykład mama zwraca się do mnie. Powiedz swojemu ojcu, żeby przestał sypiać z psem. A tata na to. Patrycjo, może uprzytomnisz swej matce, że bywają w życiu sytuacje graniczne, kiedy wszystko należy odrzucić, by okazać bliskiej osobie pełną troskę i zaangażowanie. No to mama. Pulpecie, powiedz może swojemu ojcu, jak ty byś się zachowała w podobnym przypadku? Odrzuciłabyś raczej męża, czy raczej psa? Tym sposobem porozumiewali się aż do późnych godzin wieczornych, kiedy to Grzegorz przyniósł z samochodu zapomnianą sztukę bagażu w postaci tablicy wpakowanej do worka na śmieci, tej, która zawsze wisiała nad stołem. Na jej widok nasi rodzice okazali wspólne zdumienie. A już kiedy usłyszeli od Grześka, że Aga uważa tablicę za mentalny pręgierz dla Ignasia, a w dodatku, że on sam go wsadził do worka i bez żalu oddał, połączyli się nareszcie we wspólnym oburzeniu. Natychmiast wymienili poglądy na ten temat, poszeptali, po czym ogłosili, że jeśli nikt inny na tę historyczną pamiątkę nie reflektuje, to oni ją chętnie powieszą w swoim pokoju. Ale my z Florkiem też sobie coś uradziliśmy. Powinna teraz wisieć w naszej kuchni. Skoro Gabrysia, nasze niewzruszone centrum, znalazła się u nas, to tym samym życie rodzinne skupi się wokół niej. I stanie się to w naszej, tym razem, kuchni. Tablica jest tego nieodzowną częścią składową i rodzice natychmiast to zrozumieli oraz zaoprobowali. Florek zaraz zdjął ozdobną półeczkę z talerzami Bolesławca. Pójdą do piwnicy. Przyniósł wiertarkę, wkręcił 2 kołki i powiesił tablicę nad stołem, a tak porządnie, że wisi teraz prosto jak nigdy dotąd. Babi wtedy rzuciła propozycję, żeby troszkę to wszystko uporządkować. No i zaczęło się wspominanie. Poodpinaliśmy wszystko po kolei, każdy papierek, każde zdjęcie. Dotarliśmy do najstarszych pokładów.
takich jak mój własny, pierwszy w życiu liścik pisany do szpitala, kiedy mama była po operacji wrzodu żołądka, albo pierwsze opowiadanie Nutrii, pisane ten też wtedy dla mamy. Nawzruszaliśmy się, naśmiali, poodkurzaliśmy to wszystko i skrupulatnie powiesiliśmy z powrotem w tej samej kolejności. Tylko, że porządniej i równo. Wygląda to teraz wspaniale, a rodzice kompletnie zapomnieli o tym, że się gniewają i wobec tego w najlepszej zgodzie poszli spać. Mały kompromis ze strony ojca. Bobuś, który poczuł się lepiej, został eksmitowany z łóżka na dywanik, ten przed drzwiami ich pokoju. No i tylko rozjaśnił horyzont. Jest dobrze. Pa, idę spać. Znów jest północ. Jak ten czas ucieka. Pulpa. PS. A, Nora wróciła dziś do domu i z rowerem, i z telefonem. A więc i to zmartwienie mam z głowy. Z tej okazji przyznaję się wreszcie do tego nowego występku. Nieznany pies pogryzł jej nowe pantofelki wizytowe. Powiedziałam impulsywnie, że kupimy nowe, a Florek dodał, że się wyjątkowo zgadza, bo przecież to nie Nora je pogryzła, a sprawca i tak jest poza zasięgiem. PS2. Może więc idzie ku lepszemu?